Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No też witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj tak przynajmniej żona kazała powiedzieć. W białych rękawiczkach. To przemoc domowa. Przemoc to już jest raczej chyba polna przemoc. Dzisiaj żeśmy przyjechali zbierać dynie, no i pomału, właściwie w szybkim tempie będziemy się zabierać chyba za nasze plony, bo jest zagrożenie, że nam to wszystko zaleje. Widzicie, co się dzieje. No i tutaj jest bardzo dużo zapytań od Was w SMS-ach do nas, czy nas nie zalewa, czy nam nic nie grozi. Na razie jeszcze nie. Podjedziemy później nad Odrę. Pokażę, jak ona wygląda. Na dzień dzisiejszy jeszcze nam tutaj nic nie grozi. I nam, jako naszemu domowi, w ogóle woda nie grozi, bo sam Namyślin leży dosyć wysoko. Jeżeli idzie o obrzeża, to tak, one mogą być podtopione wodą z Odry, wodą z Myśli właściwie, bo jak będzie Odra bardzo wysoka, to i Myśla się podniesie, bo nie będzie ją Odra przyjmowała i ta rzeka tutaj będzie wylewać na te pola, na po drugiej stronie. Prędzej i Odra tutaj się cofnie, bo przyjdzie woda na te pola, przyjdzie z Odry. Przez rów. Także no jest zagrożenie. Wszystkie donosy, które tutaj donoszą, mówią, że woda w niektórych miejscach jest większa jak w 97 roku. W 97 tutaj mieliśmy wszystko zalane. Na ogrodzie było ponad 1,5 metra wody. Tutaj też było metr, nawet i więcej. Było zboże wtedy posiane, bodajże pszenica, to tylko tyle kłusek było widać. Jak będzie w tym roku, no zobaczymy. Na pewno ona przyjdzie, to jest nieuniknione, bo wszystkie te rzeki, Kaczawy czy te Nysy, one spłyną do Odry. Sytuacja w Czechach jest dramatyczna, na Słowacji też pada, w Austrii pada, chociaż to już wtedy nie... Była inna sytuacja, bo lało w całej Polsce, więc wszystkie rzeki były wezbrane. A teraz tak. To jest miejscowe, więc miejmy nadzieję, że to się po prostu rozejdzie po kościach. No. Zanim tutaj do nas dojdzie, nie? No. Wtedy 2 tygodnie lało i u nas też ta ziemia była nasiąknięta. No zobaczymy, co będzie, ale no, prognozy tutaj są, jakie są i będziemy jeździć, obserwować tą Odrę, jak ona będzie się zachowywać. No miejmy nadzieję, że nam oszczędzi tego, co się tam teraz dzieje, aż przykro patrzeć na tę tragedię, co się tam... Przede wszystkim tak na początku tutaj ogromne wyrazy współczucia dla wszystkich tamtych ludzi, dla mieszkańców tych południowo-zachodnich terenów, którzy no, przechodzą tragedię. Tragedię niesamowitą i tutaj akurat nie wiem, co mówię, wiem, co oni przeżywają, bo myśmy to przeżyli w 97 roku. My domu nie mieliśmy zalanego, nasza wieś nie, ale sąsiedzi byli. To było lato, przełom lipca, sierpnia. To jest nie do opisania. Tu są tereny wioski, gdzie są rolnicy. Uciekali z dobytkiem. Widok okropny. Z tym tylko, że tak jak tam zalewa z godziny na godzinę. Ludzie nie mogli się przygotować. Tu z kolei wiedzieli w miarę, że ta fala idzie, bo ta woda się systematycznie podnosiła. Także nawet dzisiaj w nocy zaczęło lać i tam ta woda zaczęła wzbierać. My już mamy tą świadomość, że za tydzień ona tutaj może nam na pola wchodzić, więc możemy się przygotować. No i co? No bierzemy się właśnie w pierwszej kolejności za dynię. A dynia porosła nam, no, dosyć duża. Tutaj jest odmiana, którą dostaliśmy od Edzia siostry, od Hani. Ona dała nam nasiona i w tamtym roku wyhodowała taką dynię bez mała na 1,5 metra albo i więcej. No i tutaj ta jedna też taka urosła. Zaraz będziemy się do niej przysadzać. Ogólnie dyni mieliśmy posadzonej dużo, ale niestety wymokła nam naprzeciwko ogrodu praktycznie wszystka, a tutaj jakoś się ostała. Trochę jelenie ją nam zjadały, a co nie zjadły, to zostało. I tutaj jest jaka fajna. To jest ta sama, co właśnie tamta od Hani, a tu jest już jakaś inna, taka czerwona, spłaszczona i niezwykle ładna. Ole, jaka ciężka. Tak wygląda ta dynia.
tu jaki korbol wielki. Jeszcze żyje, no jeszcze żyje i byśmy tej dyni jeszcze nie zabierali, no ale trzeba po kolei zacząć tutaj już działać. Właściwie no już chyba za pojutrze będziemy tutaj wykopywać kartofle. Też już nie ma na co czekać, bo później może tak być, że popłyną. Jak mi ją weźmiemy? Ty, ona ma ze 30 kilo będzie miała? Nie wiem, więc... Ty, uciekam. Ze 40 będzie chyba mieć. Ale z tej strony czerwona, od spodu żółta. Ale korbol. Podjedziesz tam? W przyszłym roku tutaj dynie? No po kartoflach to będzie. Dynia praktycznie rośnie wszędzie, ale też jest taka zasada, jak jej dasz, to i ona da. Lubi stanowisko próchniczne, wilgotne. Jeżeli idzie o wodę, to ma dosyć duże wymagania. No jednak takich jak my w tym roku, żeśmy jej dali, to nie przeżyła, wymokła. No ale potrzebuje ona dosyć sporo wody. I ziemię taką próchniczną po oborniku w drugim roku najlepiej właśnie rośnie, albo w pierwszym roku po kompostowanym, tak jak my dajemy obornik kompostowany. I ona bardzo ładnie, ta dynia rośnie, rośnie duża, kształtna. No też zależy od odmiany, jaką się posadzi. No i przede wszystkim musi mieć ciepło. Ona jest narażona też na przymrozki. Także to też trzeba uwzględnić, żeby nie wysiewać ją za wcześnie. Kiedyś dyni sadziliśmy zawsze dużo, bo mieliśmy dosyć dużo bydła, było dużo świń i karmiliśmy bydło dynią. Zbierało się ją na bieżąco od momentu, jak już tylko zaczęła wytwarzać dynię, a później te ostatnie na jesieni na przyczepę załadowaliśmy. Przykrywane były, żeby gdzieś tam pierwszy przymrozek ich nie zważył i krowom się dawało taką dynię. A dzisiaj już sadzi się jej mniej, tyle, żeby kury miały do jedzenia. Dynia ma też dosyć dużo właściwości, nie tylko dla zwierząt, bo dla nas też, także jest ona cenna, są różne przepisy na zupy, na drzemy z dyni. No a teraz w ostatnich latach zyskała uznanie jako ozdoba naszych domów na jesień. Myśleliśmy, że wejdzie nam na przyczepkę, a tutaj się okazało, że niestety nie wejdzie. Jest przyczepka, tam już w samochodzie jest parę sztuk, no i jeszcze zostało. Musimy przyjechać jeszcze raz, pozbierać to, bo niestety nam tutaj nie wejdzie. Tam była w oddali ta czerwona i wielka, a tutaj mieliśmy posadzoną dynię makaronową, bezłuskową i ozdobne. Niestety tutaj one wymokły, bo stała w nich woda, zatopiło je, ale krajami gdzieś, niegdzieś zostały i trochę tej dyni jeszcze się uratowało. O, właśnie Edziu szama bezłuskową, tak ona wygląda, zobaczcie. Nie ma po prostu nasionko łusek, jest czysta pestka, już gotowa do jedzenia. No i w sumie tej dyni żeśmy zebrali takie trzy solidne przyczepki. Tej bezłuskowej jest dosyć sporo, jak się okazuje. Będzie co wybierać. Będziemy pozyskiwać te nasionka, ale to z tydzień, bo teraz no nie wiadomo, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Będziemy tu wszystko obserwować, no i te warzywa wybierać wszystko po kolei, bo jest ich dosyć sporo, także tutaj przy samych warzywach nam zajdzie ze 2-3 dni, zanim to powybieramy. Marchewka,
por, seler, bo to trzeba wszystko wykopywać. No i tam jest jeszcze pietruszka, pasternak, dalej niebo, coś tutaj się zaciąga, jakby chciało padać. No zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. Woda przyjdzie na pewno, tylko teraz jak duża. Dynie pozbieraliśmy i przyjechałam nad Odrę zobaczyć, jak ona tutaj wygląda, jaki jest jej stan. I właśnie w tym momencie zaczyna kropić deszcz. Z tamtej strony idą dosyć ciemne chmury i to idzie tutaj właśnie w tą stronę. Także za chwileczkę może tutaj solidnie zacząć padać. No ale póki co zobaczcie, koryto Odry nie jest jeszcze wysokie. Jest ona w stanie niskim. Tutaj przede mną akuratnie wystaje łacha piasku. No i takie łachy nie są tutaj rzadkością, są one na Odrze, co świadczy, że Odra jest niestety nieregulowana. Koryto nie jest czyszczone, nie jest pogłębiane. Kiedyś to było niedopuszczalne, koryta rzek były czyszczone, pogłębiane, regulowane. Tędy szła regularna żegluga wodna, nawet mój chrzestny tutaj barkami pływał, pchał towar, a dzisiaj niestety żegluga praktycznie ustała, raz, że przeszło wszystko na transport kołowy, a dwa, niestety rzeki są niedrożne, wyglądają tak, jak tutaj widzicie i zresztą z doniesień nawet od Was wiem, że w całym kraju tak wygląda, to nie jest tylko przypadek, że tutaj u mnie na moim terenie. Jeżeli idzie o rzeki i o stan ich koryt, to niestety trzeba tutaj głośno powiedzieć, że w kraju mamy totalne dziadostwo. Taka sytuacja kiedyś była niedopuszczalna, wszystko było regulowane, dbane, brzegi były zabezpieczane. Dzisiaj niestety dbanie o rzeki jest wielką rzadkością. Doprowadziło się do tego, że nie są one pogłębione, nie są one wyczyszczone. Co za tym idzie, jest mniejsza przepustowość. Brzegi nie są zabezpieczane, też są coraz większe wyrwy, co też nie wpływa korzystnie. Do tego ogromna plaga bobrów. Nie są one w żaden sposób regulowane. Ich populacja, ich liczebność nie jest kontrolowana. One też niszczą, dewastują wręcz brzegi, dewastują wały. I dzisiaj przychodzi do takiej sytuacji, która zdarzyć się może w każdym momencie, w każdej chwili. Niestety to wszystko pęka, to wszystko puszcza. To samo było w 97 roku. Tutaj wały od Kostrzyna do Słubic były tak zniszczone przez bobry, takie były tunele i jamy pokopane, że później jak ta woda się podniosła, te wały zaczęły przesiągać jak sito. One były jak ser szwajcarski i gdyby wtedy nie pękły wały do Niemiec, to niestety sytuacja byłaby o wiele dramatyczniejsza. Z tym, że Niemcy wyciągnęli wtedy konsekwencje po 97 roku, umocnienia wałów naprawdę poszły bardzo wysoko i te wały zostały poumacniane. U nas, no, mam wrażenie, że żadnych wniosków się po 97 roku nie wyciągło. Dzisiaj cierpią ludzie, kolejny raz cierpią ludzie. Z doniesień słyszymy, że sytuacja jest dużo gorsza w niektórych miejscach jak w 97 roku, bo ludzie się wypowiadają, że wtedy tej wody tam nie było, dzisiaj jest. Wtedy mosty nie ulegały zniszczeniu, dzisiaj one ulegają zniszczeniu. No, także sytuacja jest dosyć poważna. Na ogrodzie najprawdopodobniej woda będzie, bo tutaj te podtopienia będą. Czy okoliczne wioski będą podtopione? No tego nikt nie wie. W 97 roku były i bardzo współczuję tamtym ludziom. Wiem, co oni przeżywają, bo w 97 roku tutaj sytuacja była równie dramatyczna.
Byliśmy świadkami, jak ludzie z całym dobytkiem ratowali się, uciekali z bydłem, bo tutaj też są przecież rolnicy, którzy mają ogrom bydła. No i to wszystko wyglądało naprawdę ciężko. Ciężko jest o tym po prostu mówić, bo człowiek to przeżył i mając w świadomości, że to się znowu powtarza, jest ciężko, jest po prostu bardzo ciężko. Ktoś może teraz powie, pojawi się takie zdanie, co tutaj regulacja da wobec takiego żywiołu. No nic, oczywiście ona nic nie da, ale to nie znaczy, że nie powinno być regulacji, nie powinno być jakichś norm i uregulowania tego wszystkiego. Przeciwko żywiołowi nie mamy żadnych szans. Jesteśmy bezradni, bezsilni. Czesi również zmagają się z powodzią, Słowacy, Austria. Także to nie jest tylko, że my. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się odbywało. No mamy jeszcze czas, mamy tych kilka dni na obserwowanie tutaj tego. No i jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji niż południe kraju, że właśnie mamy ten czas, bo tamtego czasu brakło ludzi z dnia na dzień. Zostali postawieni przed siłą żywiołu, kładąc się wieczorem, obudzili się w nowej rzeczywistości. O bobrach mowa. I tam właśnie przed chwileczką płynęło sobie takie stadko bobrów. Cała rodzinka, chyba 6 sztuk. Chciałam je podejść, nagrać, a one tylko swoimi ogonami klapnęły na wodę i poszły tam w te szuwary. Mają najprawdopodobniej gdzieś tutaj swoje siedzisko, swoją norę i one tutaj buszują. Jest ich bardzo dużo. Tam po drugiej stronie na drzewie siedzą ptaki. Nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest. Chyba kormorany. Nie widzę. Po prostu nie widzę, co to tam siedzi na tym drzewie, ale przyglądają mi się. Jest tutaj też dosyć dużo głogu i dzikiej róży. No i tak co roku przyjeżdżam właśnie zbierać sobie owoce na przetwory. W tym roku też taki plan jest, był, jest. W której kolejności, no tutaj nie wiem, czy zdążę, bo jeżeli woda szybko pójdzie w górę, to już tutaj nie dojdę, nie dojadę. A owoców w tym roku jest bardzo dużo. Tutaj akurat nie jest głóg. Zobaczcie, jaki obsiadły, jakie duże te owoce są. I one są już dojrzałe, już by można było je zbierać. No czy zdążę? Nie wiem, zobaczymy. Wszystko czas pokaże. Tutaj brakuje jeszcze w tym miejscu, gdzie ja jestem, dobre 2-2,5 metra wody, aby ona zaczęła wychodzić poza koryto. Co do tego nie ma wątpliwości, że ona wyleje, bo na pewno wyleje, na pewno wyjdzie na łąki, na tutaj okoliczne pola. Czy będzie zagrażać domom sąsiadów i sąsiadom z sąsiednich wsi? No tutaj jest ciężko powiedzieć. Wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji pogodowej, od padających deszczy, właściwie od ich ilości. No walczy z wodą południe kraju, walczą Czesi, Słowacy, Austria. No ta woda tędy przejdzie, no ona musi przejść. To, co jest tam, musi spłynąć do Bałtyku. Kwestia, ile tego będzie. Czy tutaj będzie zagrażać domom? No najbliższe dni pokażą, ile tej wody będzie, jak to wszystko będzie wyglądało. No mamy nadzieję, że aż takiej wody nie będzie, żeby tutaj sąsiednim wioskom i sąsiadom zagrażała. No ale to wszystko może się zmienić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No jeszcze tydzień temu nikt by nawet nie przypuszczał, że do takiej sytuacji dojdzie, jaka jest teraz. My też z Edziem byliśmy w Międzyzdrojach na weekend nad morzem. Nagrałam film, który też niebawem się pojawi i jak go zmontuję. No a tutaj dzisiaj południe kraju walczy z ogromną wodą, zmaga się z tragedią, są dramaty ludzkie, bo śledzimy to na bieżąco. No i
Sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka, bo no to jest żywioł i dzisiaj dopiero tak chyba do wielu dociera, jacy my jesteśmy malutcy i bezradni wobec żywiołu. Tak naprawdę nie znaczymy nic. Przychodzi jedna chwila i tracimy wszystko. Tutaj może pojawią się pytania, bo też często już w SMS-ach zapytujecie, jak mój ogród, jak warzywa, czy się nie boję. Powiem Wam uczciwie, że warzywa w tej sytuacji to jest najmniejszy pikuś. One praktycznie tutaj nie stanowią żadnego znaczenia. Ważne jest to, co ci ludzie tam teraz przeżywają, bo tracą domy, tracą swoje całe dobytki, dorobki życia. Warzywa jakoś gdzieś tam jeszcze zdążę sobie troszeczkę urwać, ale nie one są naprawdę ważne. Tutaj teraz trzeba jakoś solidaryzować się z tamtymi ludźmi, bo będą oni potrzebowali bardzo dużej pomocy. No i my Polacy jesteśmy takim narodem, że potrafimy się w takich ciężkich sytuacjach jednoczyć, potrafimy się wspierać. Szkoda tylko, że na chwileczkę, bo za tydzień, dwa, jak już troszeczkę emocje opadną, to niestety wrócą zęby nienawiści, takiej zjadliwości, cierpkości do drugiego człowieka. A piękne jest to, że jednak się jednoczymy i taka jedność powinna być na dłużej. My powinniśmy stać za sobą w każdej sytuacji murem, być jak ten lew za swoimi młodymi, nieść sobie nawzajem taką bezinteresowną pomoc, wsparcie, taką wiarę, motywować drugiego człowieka. Powinniśmy być jednością, prawdziwą jednością na dobre i na złe, a nie tylko na chwileczkę, a za chwilkę już wszystko gdzieś ginie. I tego, kochani, Wam życzę, żebyśmy umieli być jednością, umieli się jednoczyć i stać za sobą murem. A dla tych wszystkich, którzy ucierpieli, tutaj chyba nie ma słów pocieszenia, jedynie tylko jesteśmy, kochani, z Wami myślami. Po prostu jesteśmy z Wami. Do następnego.